Cześć! Dzisiaj chciałabym poruszyć z Wami temat pielęgnacji ciała i fajnych produktów, ale w kontekście działania antyoksydacyjnego, działania przeciwstarzeniowego, fajnych substancji aktywnych. No, troszkę tego będzie, więc od razu zaczynamy. Ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu, że bardzo często, czy to na YouTubie, czy w mediach społecznościowych i nie tylko, rozmawia się o pielęgnacji twarzy w kontekście antyoksydantów, działania przeciwstarzeniowego i nie tylko, a bardzo mało mówi się o pielęgnacji ciała. I rzeczywiście tak jest. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kosmetyki właśnie zawierające fajne antyoksydanty i nie tylko, kosmetyki przeciwstarzeniowe do pielęgnacji ciała, to jest tego mało. Najczęściej mamy fajne balsamy nawilżające, wygładzające, antycelulitowe, na rozstępy, złuszczające itd., ale takich produktów stricte przeciwstarzeniowych no jest mało. Dzisiaj natomiast pomyślałam sobie, że chwilę o tym porozmawiamy, bo rzeczywiście ten temat jest ważny. Dlaczego jest ważny? Kiedy jesteśmy młode, no to tak naprawdę o tym ciele to tylko nawilżamy, wygładzamy, żeby balsamy fajnie działały, żeby skóra była gładka, żeby nie była sucha, no może żeby była też lekko jędrna, taka wygładzona, ewentualnie rozświetlona, ale kiedy już przychodzi, słuchajcie, ten moment, że wkraczamy w pewien wiek, kiedy zaczynamy dostrzegać nie tylko zmarszczki na naszej twarzy, ale również zmiany na naszym ciele, jeśli chodzi o naszą skórę, no to wtedy zastanawiamy się, można by było wprowadzić jakieś fajne kosmetyki zawierające super substancje aktywne, żeby podziałać trochę też między innymi przeciwstarzeniowo, no ale z drugiej strony ta skóra już tak nie wygląda dobrze i czy rzeczywiście będzie miało to sens? A może nie lepiej by było, żeby już zacząć stosować tego typu produkty wcześniej, żeby nie doprowadzić do takich efektów? No, mogłybyśmy tutaj, moje drogie panie, rozmawiać na ten temat godzinami, bo taka jest prawda, że skóra starzeje się nie tylko na naszej twarzy, na szyi czy dekolcie, nie tylko na naszych dłoniach, ale tak naprawdę na całym ciele. Ona starzeje się tak samo. Co prawda budowa skóry tutaj w tym regionie jest nieco inna, jeśli chodzi o tkankę tłuszczową, o wiązania kolagenowe, elastynowe itd. No, nie o tym dzisiaj film, ale ta skóra też się starzeje. Skóra na całym naszym ciele się starzeje i trzeba dbać o odpowiednią pielęgnację. I rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie tylko nawilżanie to jest trochę za mało. Złuszczanie, które wprowadzamy, stosujemy 2 razy, na przykład 2 razy w tygodniu, jakieś fajne peelingi czy serum złuszczające jak najbardziej, tak, ale same wiecie, moje drogie panie, że myślicie już pewnie o jakichś masażach, że widzicie, że nad kolanami ta skóra się tak marszczy, bardziej te kolana nie wyglądają za apetycznie, że tak powiem. No ta aktywność fizyczna jak najbardziej tak, odpowiednia dieta, gdzieś tam trochę więcej tego tłuszczyku. No ale dlaczego właśnie nie zadbać o skórę, skórę na ciele, stosując też odpowiednie produkty pielęgnacyjne? Dlaczego nie rozejrzeć się za kosmetykami? Niestety jest ich mało, tak jak wspomniałam wcześniej, ale są. Za kosmetykami, które będą zawierały fajne, aktywnie działające substancje. Na przykład antyoksydanty. A antyoksydanty jakie? No takie jak na przykład witamina C, glutation, pewne rodzaje kwasów, które też działają jako antyoksydanty. Dlaczego nie zadbać trochę bardziej na naczynka, je uszczelnić, żeby ta skóra też wyglądała lepiej? Dlaczego nie pomyśleć o tym, że jeśli mamy gdzieś jakieś przebarwienia na ciele, które oczywiście, że mogą występować tak samo jak na twarzy, nie pomyśleć w kontekście może trochę ich rozjaśnienia, podziałania bardziej złuszczająco? No, słuchajcie, jak wiecie doskonale, jestem jak najbardziej na tak. I szukam takich perełek, takich kosmetyków, które mogłabym Wam polecić właśnie też między innymi w działaniu na ciało. Znalazłam kilka, dzisiaj opowiem Wam o 2, a w sumie to przedstawię Wam te 2 produkty, ponieważ jeden znam już od kilku dobrych lat, i czasami do niego wracam. Drugi jest u mnie nowością, ale też stosuję go już od jakiegoś czasu. Natomiast dwa te produkty są zaawansowane, są droższe, tak wiem, ale są droższe. Są to produkty, które zawierają bardzo fajne substancje aktywne, nawet bym powiedziała świetne technologie, bardziej z tej półki takiej zaawansowanej, profesjonalnej, ale są to perełki, które no nie byłabym sobą, gdybym Wam ich nie poleciła. Zacznę od kosmetyków, który chciałabym Wam szczególnie teraz polecić, ponieważ zaraz wejdziemy też w okres wysokiego promieniowania. Już jest wiosna, ale to jest kosmetyk, który oczywiście, że sprawdzi się przez cały rok ze względu na zawartość substancji aktywnych, ale jest to też taki kosmetyk, którego producent zaleca na przykład zastosowanie go pod filtr na ciało lub też zastosowanie go po ekspozycji słonecznej, na przykład w celach regeneracji. Więc jeśli wybieracie się na wakacje, będziecie gdzieś jechać do jakichś ciepłych krajów, no oczywiście, że będziecie chronić Waszą skórę przed promieniowaniem, czyli przed pójściem na plażę, że będziecie na przykład nakładać filtr, który później będziecie dokładać, to może warto by było mieć jeszcze taki produkt, który dodatkowo wzmocniłby tę ochronę właśnie przed promieniowaniem, ale też super sprawdzałby się po, czyli jak wrócicie, zmyjecie te wszystkie filtry w celach właśnie regeneracji, a oprócz tego będzie jeszcze działał antyoksydacyjnie, rozświetlająco, rozjaśniająco, silnie regenerująco, będzie wymiatać te wolne rodniki, czyli też będzie jakby spowalniać te procesy starzenia się skóry, lekko tę skórę ujędrniać. No, pewnie teraz zastanawiacie się, o jakim produkcie ja dzisiaj mówię. Moi drodzy, taka wielka tuba, 227 ml i to jest kosmetyk od marki Dermomedica. Marki tworzącej produkty profesjonalne z uzupełnieniem produktów do stosowania w domu i nie tylko. Jeśli jeszcze marki Dermomedica nie znacie, to może Wam się skojarzyć na przykład z takimi fajnymi daszkami, które chronią przed promieniowaniem. Pewnie te osoby, które gdzieś tam kojarzą, o co chodzi, chyba w zeszłym roku te daszki były bardzo popularne, takie przyłbice i daszki, które nosiły influencerki, ale nie tylko. No to słuchajcie, to taka mała ciekawostka. Dzisiaj nie o daszkach, tylko właśnie o tym świetnym kremie. To jest krem, aktywny krem antyoksydacyjny do stosowania na ciało. To, co bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o kosmetyki marki Dermomedica, to zawsze taka informacja, która znajduje się na produktach, jeśli chodzi o stężenia substancji aktywnych. Tutaj oczywiście, że też tak jest. Słuchajcie, mamy tutaj skwalan w stężeniu 5%, mamy witaminę C w stężeniu 5%, mamy kwas traneksamowy w stężeniu 1%, następnie kwas ferulowy 0,5% i glutation 0,5%. Co to są za substancje? No oczywiście, że witaminę C doskonale znacie i wiecie, że jest ona wspaniałym antyoksydantem, rozjaśnia, wymiata wolne rodniki, działa przeciwstarzeniowo, wzmacnia naczynia krwionośne. No można by było o niej gadać godzinami. Ale ta witamina C jest wspomagana w tym produkcie przez inne antyoksydanty, jak m.in. kwas ferulowy, który idealnie komponuje się z witaminą C, ale też glutation. W ogóle na temat glutationu to myślę, że chyba zrobię jakiś oddzielny film, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale suplementacja glutationem przynosi w ogóle genialne efekty. Więc myślę, że też coś w tym temacie będzie, szczególnie, że ja ostatnio też bardzo się tym interesuję. Natomiast mamy też jeszcze kwas traneksamowy i skwalan, który też będzie odbudowywał barierę lipidową, dbał o nawilżenie, natłuszczenie naszej skóry, o te lipidy w skórze, ale też działał lekko ujędrniająco. Zobaczcie, jaką mamy tutaj fajną mieszankę substancji aktywnych. Oczywiście, że jest to produkt na bazie wody. Jest to produkt do pielęgnacji ciała, który w składzie też ma sporą ilość emolientów. Emolienty, jak doskonale wiecie, działają okluzyjnie, czyli będą sprawiać, że nie będzie uciekała woda z naszego naskórka, czyli ten cały proces stewel i nie tylko. Mamy tutaj również hialuronian sodu, mamy tutaj fajne inne ekstrakty, koniecznie sobie zerknijcie, co tutaj można fajnego znaleźć. Skład jest naprawdę świetny. Jest świetny, jeśli chodzi o produkt do ciała. W ogóle tutaj mamy też masło Shea, które też fantastycznie działa. I nawet bym, słuchajcie, się pokusiła o to, że ten skład jest tak fajnie skomponowany, że można by było zrobić z tego produkt do pielęgnacji twarzy. Ale jest to kosmetyk do ciała. Stąd też odpowiednie stężenia i przebadany pod kątem działania i efektywności na ciało. Nie na twarz, a na ciało. Ta ogromna tuba wystarczy Wam naprawdę na bardzo, bardzo długo. Tutaj nie ma przeciwwskazań, jeśli chodzi o jakiś konkretny typ skóry. Bo tak naprawdę ze względu na te substancje aktywne, które mamy tutaj w składzie i to działanie antyoksydacyjne, które też się pojawia, spokojnie ten produkt można stosować do każdego typu skóry, na ciele oczywiście. Konsystencja. Ja bym powiedziała, że jest treściwa. No bo nawet jeżeli mamy tutaj ten skwalan i masło Shea, to też może Wam się troszeczkę tak kojarzyć, że to będzie taka bogata konsystencja. Ale ona jest bogata też ze względu na te substancje, które będą działały aktywnie. Bardzo fajnie pracuje na ciele. Bardzo fajnie się rozprowadza i nie zostawia takiej lepkości na tym ciele. Wręcz powiedziałabym, że bardzo szybko się też wchłania. Jest biała i zapach ma bardzo delikatny. Tak. Ja bym powiedziała, że ten zapach jest prawie w ogóle niewyczuwalny. Więc to też jest taka opcja. Oczywiście są tutaj związki zapachowe, jest to produkt perfumowany, ale to jest taka opcja dla osób, które nie lubią bardzo perfumowanych kosmetyków, nie lubią kosmetyków pachnących do ciała, bo na przykład stosują konkretne perfumy, olejki i nie chcą, żeby też ten zapach, który nałożymy na ciało, czyli w postaci produktu pielęgnacyjnego, zaburzał też później jakoś te zapachy, które aplikujemy na przykład w perfumach, wodach perfumowanych, olejkach perfumowanych i nie tylko. Więc to jest też dla Was świetne rozwiązanie. Kosmetyk, który znajdziecie na stronie w sklepie 4skin.pl. No i co ja mogłabym Wam jeszcze o nim powiedzieć? No może o tych efektach. Naprawdę skóra po stosowaniu tego kosmetyku jest niesamowicie przyjemna, gładka, miękka. Widać, że jest to kosmetyk profesjonalny. Widać, jak ten produkt zachowuje się na ciele, jak on działa i jakie efekty przynosi. Zero tego przesuszenia, takiego, no wiecie, tej lepkości. To nie jest kosmetyk drogeryjny. To nie jest kosmetyk, który no gdzieś tam może Wam się rolować i tak dalej. To jest kosmetyk spółki profesjonalnej. Kosmetyk, który jest bardzo ciekawie przemyślano właśnie pod względem tych składników, które mają działać na naszą skórę i tego, jaki ma być tutaj efekt. I to działanie antyoksydacyjne, czyli połączenie tych wszystkich substancji i to wymiatanie wolnych rodników na naszym ciele, nie tylko na naszej twarzy, ale również na skórze całego naszego ciała, jest to naprawdę bardzo ważne. Także ja polecam Wam bardzo, bardzo ten body cream, czyli ten balsam do ciała, treściwy, ciekawy, profesjonalny i myślę, że nie raz jeszcze Wam o nim wspomnę. No i teraz przejdziemy do drugiego produktu, który ma co prawda podobne substancje aktywne w składzie, natomiast tutaj mamy zastosowaną technologię liposomalną, ale już jest inna konsystencja i troszeczkę inny efekt. Mam na myśli mleczko do ciała od marki Sesderma z witaminą C. I powiem Wam szczerze, że jest to jeden z pierwszych produktów z witaminą C na ciało, który pojawił się w mojej pielęgnacji właśnie kilka lat temu i bardzo mi się spodobał, ale to jest troszeczkę inna bajka niż produkt, o którym Wam wcześniej powiedziałam. Tak, mamy tutaj witaminę C stabilną, mamy kwas hialuronowy, mamy kwas tranexamowy. Czyli można by powiedzieć, że też tam podobne substancje. Oczywiście jest jeszcze kwercytyna, jest jeszcze chyba miłożąb japoński. No jest tych substancji w składzie. Ale tutaj mamy produkt w formie lekkiego mleczka. To już nie jest gęsta konsystencja, nie jest taka treściwa, jest leciutka. Więc to jest z kolei propozycja dla osób, które nie lubią tego typu balsamów. Na przykład stosujecie taką pielęgnację na ciało w porannej pielęgnacji, więc po prysznicu chcecie nałożyć na siebie szybko chcecie nałożyć na siebie ubrania, więc potrzebujecie takiego produktu, który będzie miał właśnie lekką konsystencję, żeby go raz, dwa wmasować w ciało i też on nie będzie lepki, nie będzie pozostawiał tłustości, więc będzie można się ubrać. No to właśnie ten produkt od marki Sesderma może Was zainteresować. Ale uwaga, on ma takie drobinki rozświetlające, co też może być fajne albo i nie. Bo jeśli ktoś nie lubi takich drobinek, oczywiście one nie są takie, no wiecie, jakby to powiedzieć, takie wulgarne, że macie jakiś brokat na sobie. Nie, nie, absolutnie nie. Ale te drobinki rozświetlające bardzo fajnie wyglądają latem. Jak na przykład macie delikatną opaleniznę, wysmarowaliście się samoopalaczem i chcecie też podkreślić ten blask na Waszej skórze, albo właśnie odkrywacie pewne miejsca i chcecie, żeby to tak no ładnie wyglądało, żeby to było takie świeże, odbijające światło, no to ten balsam, to mleczko, przepraszam, jak najbardziej tak. Więc tutaj mówię, że są takie rozświetlające drobinki i one są bardzo małe i dają fajny efekt na skórze, ale warto mieć to na uwadze. Więc to nie jest taki czysty produkt w formie białego mleczka, który po prostu rozkładacie na skórze i on szybko się wchłania i jest ok. Natomiast tutaj znowu mamy działanie antyoksydacyjne. Mamy działanie stabilnej witaminy C połączonej z kwasem traneksamowym, który będzie działał rozjaśniająco też m.in. na przebarwienia. Mamy działanie przeciwstarzeniowe, ale też jest działanie nawilżające. To też jest produkt, który spokojnie możecie stosować przez cały rok. Mamy fajną butelkę, taką z pompką. No i marka Sesderma jest dostępna w wybranych aptekach lub też w wybranych sklepach internetowych, więc tam warto szukać na przykład na Topestetic. Ale to też jest fajny kosmetyk. On tak pachnie, powiedziałabym, delikatnie cytrusowo, bardzo podobnie jak cała seria właśnie z witaminą C. Ostatnio wspominałam Wam o kremie do twarzy właśnie z tej serii. Natomiast to mleczko jest fajne. Jeśli szukacie produktów, które właśnie będą zawierały witaminę C, to też warto zerknąć sobie na stronę Sesdermy, warto zapoznać się z tym produktem. Ja Wam daję dzisiaj dwie opcje. Tak jak powiedziałam, to nie są najtańsze produkty do pielęgnacji ciała, ale one są bardzo wydajne, mają świetne substancje aktywne, przez to też będą miały fajne działanie aktywne na nasze ciało. Jeszcze tak mi się teraz przypomniało, że ten balsam od marki Dermomedica mogą również stosować kobiety w ciąży, bo czasami też mnie pytacie, czy ja mogę taki produkt, w którym gdzieś są jakieś kwasy, czy jakieś bardziej aktywne substancje stosować również w ciąży. Ten od właśnie marki Dermomedica jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o produkt od marki Sesderma, no tutaj bym się troszeczkę zastanawiała, czy tak, czy nie. Natomiast podsumujmy. Dwa świetne kosmetyki do pielęgnacji ciała, antyoksydacyjne, przeciwrodnikowe, przeciwstarzeniowe, nawilżające, silnie regenerujące, działające na przebarwienia również na skórze ciała, dla osób tak naprawdę w każdym wieku, które myślą o tym, żeby już działać przeciwstarzeniowo, prewencyjnie, albo dla osób już ze skórą dojrzałą, które mimo wszystko też chcą mieć świetny, zaawansowany, aktywny produkt do pielęgnacji ciała. Linki do tych dwóch kosmetyków oczywiście znajdziecie, jak zawsze, w opisie do dzisiejszego filmu. Szykujcie się na kolejną dawkę informacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!